Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w czwartek, 29 lutego. Wszystkim yy, szczęśliwcom, którzy mają dzisiaj urodziny, przez to czas biegnie im zdecydowanie wolniej. Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego najlepszego. Przekażcie swoim kolegom, znajomym, przyjaciołom, że. Mm, Dzisiaj, że to 29 lutego. I już wracam, proszę Państwa, do, i już wracam, proszę państwa, do naszego szkolenia. Na, na początku bym poprosił, żebyście mnie napisali, czy mnie widać i słychać. Dzisiejsze szkolenie będzie jedną z elementów szkolenia na temat umowy z biurem. Umowa z biurem nasza liczy. 30 lat kiedyś była. Napisana na jednej kartce papieru, że będziemy świadczyć usługi księgowe, a e, klient nam będzie płacił wynagrodzenia, e, wynagrodzenie według e, m, bieżących ustaleń. Tak, to było wtedy napisanie, napisane. Pani Anno, czy nas widać i słychać? E, bo widzę, że pani Anna jest. Ale to, czy mnie widać i słychać to to nikt mi nie powiedział ani nie napisał A może to gdzieś tutaj trzeba zobaczyć No dobrze to póki jeszcze póki jeszcze nie wiemy do dopawnie... o pani Anna napisała że wszystko jest okej okay, dobrze to możemy już przejść do mojej prezentacji a Ja jak się szybciutko przedstawię nazywam się Ryszard Skłodowski jestem wspólnikiem wiceprezesem zarządu kancelarii podatkowej Skłodowscy ale uczę, yy, deklamuję, tam w rydża. wam jachtem, jeżdżę motocyklem. Jestem żonaty, mam trójkę dzieci. <grym> yy, yy. Te webinary, żebyście wam, żeby wam nie uciekły, to zapiszcie się na tą listę mailingową, przez, przebić się przez YouTubea i Facebooka w tej chwili żeby się dowiedzieć, żeby do, dostarczyć Państwu informację, że się znamy na zarządzaniu, umiemy to robić. Jest bardzo ciężko, będzie nam łatwiej się z Wami porozumiewać, bo wpadliśmy na taki pomysł, zresztą e, to już kilka ładnych lat, kiedy organizujemy pierwszą konferencję. W tej chwili konferencji jest już dużo. Znaczy, umiejętność zarządzania dalej jest dosyć dobra, mamy to wszystko fajnie poukładane, chcemy się tym dzielić, dlatego robimy te webinary. No i poza tym, że lubimy, tak? Lubimy to robić, i wiemy jakie kłopoty dostarcza prowadzenie biura rachunkowego i wiemy też już od ładnych paru lat, że zarządzanie biurem rachunkowym to co innego niż prowadzenie księgowości i po to są te webinary. E, ja byliśmy to z Fundacją Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych. E, my to robić. Osma to jest straszna zmiana, bo ja jeszcze e, o tej porze dopiero się, w, się włączam za tydzień wirtualne biuro. Super temat na dodatkowo usługi dla klientów. Mm. Nie wiem, pewnie mamy ze 300 klientów na wirtualne biuro we wszystkich naszych lokalizacjach. Zachęcam do tego, żeby się na tym szkoleniu pojawić. 28 tam będzie przerwa, bo po pierwsze jest marzec, wszyscy mają sprawozdania finansowe. Po drugie, wymyśliliśmy, że może w ciągu miesiąca to jest zły termin tam przed 20 czy przed 25, więc, tak to w marcu zaplanowaliśmy. Eee, I na grupie naszej, jak to będzie w księgowości, będą wszystkie tematy publikowane i na naszej stronie oczywiście eee, ta grupa to właśnie, jak będzie w księgowości tak sorter. Ta grupa ma już chyba 300 użytkowników. Myślę, że z tego powodu coś się, coś się na pewno wydarzy, bo już wiem, że moi koledzy szykują jakieś dla Was świetne rozwiązanie. A te webinary, które dzisiaj macie Państwo okazję obejrzeć, za 20-30 minut będziemy opowiadali o tym, co tam jest. Potem, w, jak już ten czas minie, to kolejne 30 minut już yy, będzie dodatkowo jest ono płatne w tej wersji najtańszej. To w ogóle jakieś drobne, yy, bo macie tam Państwo 95% zniżki. Jak macie to duże szkolenie, bo to duże szkolenie, które zrobiliśmy przeszło dwa lata temu, ona opisuje wszystkie podstawowe czynności, które biuro rachunkowe powinno prowadzić. Tam jest yy, i profesjonalna obsługa nowego klienta i wycena usług kancelarii i umowa jest ta, którą dzisiaj będziemy w części omawiać, bo żeby ją całą omówić, to potrzebne jest właśnie to całe szkolenie i monitoring nowego klienta, po co jest, jak to się robi, negocjacje, zmiany wynagrodzeń, wszystko jest w tamtym szkoleniu. No na tych webinarach właśnie o tym opowiadamy, czasem doprocesowujemy, bo część z Państwa ze 200 osób ma już to szkolenie. Zachęcam do tego, żeby je nabyć. Ale chwilę poczekać, chociaż kilka dni, bo wiem, że moi koledzy szykują jakieś rozwiązanie z okazji tej nowej grupy. No i też są tam też aktualizacje, treści uzupełnione o Ksef. Razem z tym szkoleniem jest też cała gromada wszystkich dokumentów, które my e, przygotowaliśmy, czyli i procedury, i załączniki, e, i, i ankiety, które ja też tutaj omawiam, to wszystko jest w tym szkoleniu, e, więc bardzo chętnie e, uważam, że jeżeli Państwo chcecie być na tych webinarach, to zachęcam do, do tego, żeby ten kierunek był taki, żeby najpierw to szkolenie. E, kupić, albo zaraz je kupić, a potem już będziecie mieli, tylko tam dużo czasu trzeba poświęcić, żeby je obejrzeć, bo to dwa dni tego e, szkolenia jest. I wtedy, jak macie to szkolenie, to macie 95% rabatu. Proszę Państwa. E, to, co jest jeszcze e, w tej umowie i to, co będziemy omawiać na kolejnych e, naszych spotkaniach, to są. Poza umową na księgi, umową na książkę przychodów i rozchodów, to są jeszcze załączniki, wszystkie, które w trakcie trwania naszej organizacji, już 30 lat, my wy, wypracowaliśmy to w tej wersji. Mamy oddzielny załącznik na dane kontaktowe, oddzielny na cennik, oddzielny na zasady współpracy kadrowo-płacowej, oddzielny na konsierż, konsierż strasznie polecam, oddzielny na księgowość, oddzielny na księgi pomocnicze, zaraz będę o, o tym mówił yy, i oddzielny na wykaz dokumentów, które klient ma nam przekazać i dotarliśmy proszę Państwa do umowy. Muszę ten początek zawsze zrobić, bo są z nami nowi koleżanki i koledzy i to dla nich y, trzeba, trzeba mm, opowiedzieć, jak to jest y, z tymi naszymi webinarami. Dzisiaj będziemy mówili o obowiązkach, czyli jakie y, my mamy obowiązki w związku z umową, a jakie klienci nasi mają obowiązki w związku z tym, że my im prowadzimy księgowość. Y, y, Krótki szkit, co jest w umowie, a potem przejdziemy do obowiązków. Przedmiot umowy, obowiązki stron, zasady współpracy, przechowywanie i archiwizacja dokumentów, bo my mamy archiwum, wynagrodzenie i zasady płatności, odpowiedzialność stron, zakres czasowy trwania umowy i warunki rozwiązania. To burze się przetaczają przez internet czasem. Takie nudne tematy jak zachowanie y, poufności i y, powie, powierzenie przetwarzania danych, y, zakaz zatrudniania pracowników kancelarii i, i postanowienia końcowe, tam umowa o dwóch egzemplarzach, i tak dalej. Co jest w tej umowie? I co powinno być? Oczywiście y, kto, z kim y, i kiedy zawarta została ta umowa, to standard, ja nie będę tego czytał. Tutaj musicie Państwo pamiętać o tym, żeby sprawdzać reprezentację, ale dzisiaj będziemy mówili o obowiązkach. Na początku naszej umowy my wpisujemy, że przedmiotem umowy jest prowadzenie, jest prowadzenie obsługi. Księgowej, kadrowo-płacowej, IT, archiwizacji dokumentów i tak dalej. Te ustawienia w naszej umowie się wybiera, czyli my jesteśmy w takim miejscu, że jeżeli dla kogoś prowadzimy tylko księgowość, to wystawiamy tam tylko usługę księgową. I teraz pojawia się coś, co ja wczoraj nawet wróciłem na grupę, żeby zobaczyć, co Państwo na ten temat myślicie. I wychodzi mi. Że niektórzy z Państwa uważają, że wpisanie w umowie czego umowa nie obejmuje jest niepotrzebne. Nawet koledzy pisali, że no to. Może jeszcze dopisz, że nie robimy origami? A inny kolega napisał, że jeszcze czegoś tam nie robimy. Tymczasem naszym zdaniem i naszym 30-letnim doświadczeniem ustawienie tego w ten sposób, że to jest niepotrzebne, powiedzenie, że a po co ty to piszesz, to jest niepotrzebne, czego nie obejmuje. To jednak jest potrzebne, dlatego że tak jak informatyk. Rozwiąże problem, o którym nie wiedziałeś, w sposób, którego nie rozumiesz. Tak samo jest z księgowością. Nasi klienci myślą, że my im wszystko zrobimy, co jest związane z księgowością. No, wiem, dzisiaj jest termin złożenia deklaracji o emisji samochodów i tak dalej. Klienci myślą, że my powinniśmy to dla nich zrobić. No bo księgowy to robi, według nich, księgowy to robi. I teraz na przestrzeni tych lat, hmm, od czasu do czasu powstawały takie zarzewia konfliktów, które pokazywały nam, że może to wpisać do umowy. Może to wpisać do umowy. Eee, dziękuję, panie Ewo. I my wpisaliśmy do umowy, że nie zajmujemy się sprawami gospodarczymi zlecającego. To się wydaje oczywiste, że przecież jestem księgowym, ale yy... nie może on mnie wysłać, żebym coś załatwił u jego kontrahenta. Nie będę od niego odbierał paczek, które przychodzą do nas do biura. I tak dalej, i tak dalej. Sprawy gospodarcze zlecającego nas nie dotyczą. Trzeba to jasno zapisać, dlatego że jeżeli tego jasno nie zapiszemy, no to. Oni mogą mieć takie wrażenie. Sporządzanie analiz ekonomicznych. Słuchajcie, yy, no kto powinien te analizy ekonomiczne robić? No generalnie powinien je robić księgowy. Natomiast i my je robimy. I oczywiście, że nawet chcemy je robić. Natomiast w ramach tej umowy, w ramach ryczałtu, yy, który nam klient płaci, w ramach... Eee, nie wiem, od ilości dokumentów, jakie mamy my Nie będziemy robić klientowi na każde jego życzenie analiz ekonomicznych eee, Możemy to zrobić na zlecenie Natomiast warto jest to napisać, że to nie jest na to umowa To jest nasze zdanie Udzielania porad prawnych My jesteśmy spółką doradztwa podatkowego, więc wybaczcie Ale udzielanie porad prawnych i... Eee, Podatkowych leży w naszej naturze. Eee, klienci mają eee, taką świadomość, że my jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowe naliczenie i obliczenie podatków i dowiadują się o nas, że powinni na ten temat z nami eee, rozmawiać i pytać się o nas o, o te rzeczy, więc. Eee, Chcemy z nimi, chcemy im w tym pomagać, natomiast nie chcemy im e, pokazywać, że e, spoza tego, to oczywiście na, na kawie czasem mogę z nimi pokazać, co pan myśli o tym, czy inwestować w nieruchomości. No wie pan co, no myślę o tym, to i to, ale to tak myślę sobie, wie pan, jak każdy przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, tak. E, nie mamy w umowie... I możemy to zrobić na oddzielne zlecenie, jeżeli okres, który jest objęty kontrolą nie dotyczy naszego e, czasu trwania umowy, to to również nie jest w umowie. Chcę to dodatkowo wyfakturować, chcę brać w tym udział, jeżeli klient mi to zleci, prawda? Um, Systemy informatyczne, klient ma, to się takie wydaje e, proste i oczywiste, ale klient ma mm, sprzedaż w internecie i chce sobie zintegrować swój program do sprzedaży przez e, jakieś e, systemy i ja mam od niego dostać zaksięg plik do zaksięgowania sprzedaży z rozrachunkami to to, jak to będzie zrobione, nie jest w naszej umowie. To jest wdrożenie, które powinniśmy zrobić. My takich klientów, którzy są w e-commerce, mamy, proszę Państwa, całkiem e, dużo. Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem nie jest w tej umowie, chociaż klienci nam się pytają, w jaki sposób mają różne rzeczy zrobić. I ponieważ podnoszą się takie głosy, że drogi Eryku, no ja myślałem, że ty jesteś moim głównym księgowym, to powinieneś mi w tym pomagać. Ja tak, powinienem, ale umowa jest na prowadzenie rachunkowości i porządne rozliczenie podatków. Jeżeli chcesz, żebym doradzał ci w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, to ja ci to chętnie zrobię, ale nie na to się umawialiśmy, prawda? I dalej. Nie wpłacamy za klientów podatek, za podatków, zaliczek, ZUS-ów i tak dalej. Chyba, że klient nam to zleci. W usłudze concierge, nie tylko w niej, bo czasami tylko nam to zlecają. Takie rzeczy bardzo często, proszę Państwa, robimy. Nie sprawdzamy czy klienci, tu oczywiście rozróżnijmy księgi handlowe od książki przychodów i rozchodów, ale w naszej podstawowej umowie jest napisane, że nie weryfikujemy sposobu dokonywania płatności zobowiązań w zakresie kontroli kosztów uzyskania przychodu no i vat oczywiście. Co to znaczy? To znaczy, że ten pit kasowy, który teraz się pojawił w przestrzeni publicznej to jest masakra. Jak byliście na poprzednim jak byliście na poprzednim webina webinarze, e, jak byliście państwo na poprzednim webinarze, ja tutaj się przyłączę. O Jak byliście państwo na poprzednim webinarze, to mm, my tam mamy w ankiecie dla nowego klienta Wybrany, jaki klient płaci VAT. Czy kwartalny, miesięczny, czy może kasowy. I pod tym jest napisane na czerwono, kancelaria nie prowadzi klientów, którzy rozliczają się metodą kasową. Nie prowadzimy w ogóle takich klientów, dlatego że uważamy i to się naprawdę e, sprawdza, że klienci, którzy. Są na metodzie kasowej, w ogóle nie rozumieją, ile to jest dodatkowej pracy. Nie rozumieją, że jeżeli przyjmują pieniądze gotówką i przelewem, to my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, jak nie ma ksiąg handlowych. Jak są księgi handlowe i przyjmują gotówką i przelewem, również nie jesteśmy tego w stanie e, złapać. To jest temat bardzo trudny i odpowiedzialny podatkowo. I teraz doszło nam obowiązki, że jeżeli, przepraszam, klient nie zapłaci. Terminie y, lub jemu nie zapłacą, to należy lub można zrobić korekty, i my mówimy, że ok, my te korekty zrobimy, ale nie będziemy weryfikować sposobu dokonywania tych płatności i nie będziemy weryfikować, kiedy to zostało zapłacone, dlatego że a, możemy nie móc tego zrobić dobrze, bo klient otrzymuje pieniądze również gotówką i tego w ogóle nie dokumentuje poza swoim zeszycikiem. B, e, to jest dodatkowa praca związana z zaliczkami, z tym kiedy, co komu itd. i tak dalej. Z tego to się tworzą księgi handlowe. Dla mnie to po prostu trzeba założyć księgi handlowe i to na bieżąco prowadzić, raportować to klientowi, ustalać to z nim. W związku z tym wpisaliśmy, jak wszedł tylko ten przepis, do naszej umowy to nie, nie jest w naszym zakresie obowiązku. Działanie w z ustawą o doradztwie podatkowym to takie, masło ma to takie coś, co musi być. I ostatnio się pojawiło, właśnie ostatnio się pojawiło, rozliczenie dotacji i subwencji oraz prowadzenie odrębnej księgowości dla tych celów. Dlaczego? Dlatego, że klient teraz dostał dotację, umowę podpisał 8 miesięcy temu i nikomu nic nie powiedział, w ogóle nikomu. A teraz ma do nas pretensję, że my chcemy pieniądze za to, żeby yy, tam trzeba pewne operacje w księgowości zrobić, cofnąć się, pokorygować to. No jak to Państwo tego chcecie za to pieniądze? Ja powiem, proszę pana, ale pan nie powiedział nam o tej dotacji. Jakby pan nam powiedział, to my byśmy ustalili, jak to będzie robione. Być może nawet nie trzeba by było za to dodatkowo zapłacić, ale uważamy, że w umowie, jak wpiszemy i. My tą umowę z klientami omawiamy w sensie, jak ją podpisujemy, to nie dość, że ją e, klient dostaje i sobie czyta. Kto jeden czyta, drugi nie czyta. Nie dość, że ją dostaje i sobie czyta, to jeszcze dodatkowo my ją omawiamy, wskazujemy pewne rzeczy, że tego nie robimy, proszę Pana. My to znaczy, robimy, nie ma to w umowie. Nie ma tego w umowie, a jak Pan będzie chciał nam to zlecić, to my to dla Pana zrobimy. Ta lista <laughs> pewnie będzie się wydłużać w ramach. W miarę tego, jak życie będzie nam przynosiło nowe, e, nowe tematy. Ja zachęcam e, ja zachęcam do tego, żeby taką listę sobie stworzyć. Mm, ona jest. Nie, mm, ja ją wczoraj wkleiłem gdzieś e, po tej bombie, więc możecie sobie Państwo wszyscy ją wziąć. A ci, co mają umowę i to duże szkolenie, to, to zapraszam e, do, e, do tego, żeby to zrobić. Co jeszcze musimy zrobić? Kancelaria zobowiązuje się do wykonania czynności określonych mniejszą umową, z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności oraz obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązujemy się do tego. My to często podkreślamy, że u nas są najlepsi fachowcy. Staramy się często o tym mówić, żeby, żeby, żeby klient wiedział, że za nami... że to jest instytucja i, i organizacja. I w tej organizacji my się staramy zrobić to bardzo, bardzo dobrze. E, no i oczywiście zapewniamy, że mamy kwalifikacje zawodowe e, i teraz to, do czego my się zobowiązujemy. Tak już szczegółowo. Do prowadzenia ksiąg. Z czego się te księgi składają? Zależy się od tego, czy to jest książka przychodów i rozchodów, czy. E, Księgi handlowe. Tutaj są troszeczkę inne zapisy, ale my ich nie, nie korygujemy w ramach jak świat się zmienia. Co prawda, pojawiły się w tej chwili i zaraz będziecie to Państwo widać na przykład. JPK-i parę lat temu. I pojawiły się w naszej umowie już tej nowej zapisy dotyczące ksef -u. ale powiedzmy, że jeżeli chodzi o. Nie aneksujemy tych wszystkich starych umów. My mamy półtora tysiąca klientów i nie zamierzamy aneksować w formie pisemnej tych wszystkich umów, do czego my się dalej będziemy zobowiązywać, tylko wyślemy klientom, tak samo jak to było na przykład z indeksacją, wyślemy klientom informację o tym, jak wejdzie KSEF, że teraz jest KSEF, mają obowiązek robić to i to, tak i tak, albo za pomocą Tax Order, albo za pomocą innych swoich narzędzi, ale muszą z nami to zgrać, to będzie duże duże przedsięwzięcie, tak na moje oko miało być w lipcu. Myślę, że będzie w styczniu 2026. Takie jest moje myślenie. Bo wcześniej nie ma po co tego robić, dlatego że mm, na szczęście mam takie wrażenie, że zmiany podatkowe zwolnią. Tak? Mój. Apel jest taki, żeby zmiany podatkowe zwolniły, tak jak w przypicie kasowym. Mam nadzieję, że zanim to zrobią, to się zorientują, ile to jest dodatkowej pracy dla klienta, który musi to dać do biura rachunkowego, a biuro rachunkowe, żeby to porządnie zrobić. Wpisujemy, że będziemy prowadzili dokumentację podatkową, będziemy obliczali podatki będziemy składali deklaracje i sporządzali je i wysyłali do urzędu skarbowego musimy wyliczyć i przekazać zlecającemu jakie ma zobowiązania w ustalonej formie w ustalonych terminach u nas to idzie od pewnie 10 lat Wcześniej to szło po prostu z systemu do zarządzania biurem rachunkowym sprawy. Teraz to idzie już ze spraw do tax order i klient dostaje z systemu tax order powiadomienie, że u niego na portalu klienta na tax order są te wszystkie podatki. Dostaje to mailem łącznie z kwotą podatków, bo niektórzy są leniwi, nie chcą się tam logować. I tyle. W związku z tym, i tak musimy to wysyłać mailem. Oczywiście, że się zobowiązujemy do tego, że będziemy terminowo składać deklaracje podatkowe, że będziemy prowadzić i przechowywać księgi w określonych przepisami i w sposób nie dostęp osób niepełnosprawnych, do takiej oczywistości, ale ważne jest, żeby je napisać. Wyznaczymy osoby odpowiedzialne za prawidłowe prowadzenie ksiąg handlowych zlecającego. Tutaj tych osób jest u nas pięć. E, jest oczywiście ktoś z zarządu, e, albo ja, albo doradca podatkowy, któryś mój przyjaciel Piotr, albo pan, sam, sam pan prezes, mój brat Dariusz, e, albo ktoś z, z działu rozwoju, optymalizacji operacji Myrocyki. To są sami główni księgowi doradcy podatkowi, i do tego e, i tego nie ma w umowie, ale i tak to robimy, wyznaczamy osobę prowadzącą księgowość, jego kierownika, osobę prowadzącą kadry i płace i jego kierownika z imienia, nazwiska, z telefonem, adresem e-mail, klient to dostaje normalnie mailem od nas w ramach procedury nowy klient. Tutaj sobie zaznaczyliśmy, że te deklaracje, wszystkie informacje do urzędu możemy, to jest stary zapis, jeszcze wtedy można było wysyłać pocztą i tak dalej, i tak dalej, ale niech sobie będzie, bo różne pisma, wyjaśnienia, oświadczenia dalej można wysłać pocztą. I to prawda my preferujemy komunikację elektroniczną, ale czasem trzeba coś wysłać pocztą, bo jak już się nie da przebić przez gąszcz elektronicznych urzędów skarbowych to Poczta Polska zawsze działa jak się coś napisze, podpisze wsadzi w kopertę wyśle, listonosz zaniesie to, to jak nie umiem czegoś zrobić bo to jest tak nowe i pewnie Państwu też się od czasu do czasu coś takiego pojawiało piszemy, że kontrole i czynności sprawdzające są do 8 godzin Chyba nikt nie przekracza. My te kontrole, po to to jest w obowiązkach stron, że my te kontrole, proszę Państwa, traktujemy w ten sposób, że jeżeli urząd do nas pisze, dzwoni, przysyła wezwania i tak dalej, to jeżeli to jest u nas, to my uważamy, że powinniśmy to po prostu zrobić. Natomiast jak klient niechcący i ostrzegamy o tym klientów, jeżeli, drogi kliencie, niechcący, pójdziesz do Urzędu Skarbowego i coś podpiszesz albo na coś się zgodzisz, to twoja sprawa, wtedy my ci dalej będziemy to prowadzić, ale już odpłatnie, bo nasze, jak przyjdzie pani na dół, usiądzie u nas w pokoju kontroli i posiedzi tam nawet trzy dni, to my nie mamy z tym związanych właściwie prawie żadnych dodatkowych kosztów, natomiast jak mamy trzy dni z rzędu pojechać do Urzędu Skarbowego, który jeszcze w dodatku jest na przykład w Poznaniu, to to jest dla nas dosyć dure, duże ee, obciążenie. Obsługa badania bilansu jest w umowie, pani Ewo e, i e, jest ona dodatkowo płatna. W tej chwili, o ile pamiętam, e, jest chyba 7,5 tysiąca, ale o klientów, którym to się przeciągamy i tak zgłaszamy, że 7,5 tysiąca to było ileś tam godzin, bo tam pracują sami główni księgowi przy tej obsłudze, albo powiedzmy samodzielni księgowi. I klienci, niektórzy nam płacą stawkę godzinową, wtedy my wszystkie czynności, które przy badaniu bilansu robimy, raportujemy na bieżąco, żeby klient wiedział, ile ma zapłacić. Czasami to może być i 20 i 30 tysięcy, bo... Badanie, jak wiecie, Państwo weszły na zupełnie inny poziom i teraz to zajmuje dużo, dużo więcej yy, czasu. Czy Pani Katarzyna pyta, czy negocjujemy z klientami zapis umowy, jeżeli ma takie życzenie, czy umowa jest sztywna? Często prawnicy, radcy prawni mogą, chcą negocjować warunki umowy zazwyczaj na ich korzyść, jako klienci biura. Powiem tak, um, Pani Katarzyno. Hmm. Powyżej, poniżej, przepraszam, 5 tysięcy nie negocjujemy nic. 5 tysięcy miesięcznie nic. W sensie taka jest umowa, ona jest dobra. Ja z przyjemnością opowiem, dlaczego ta umowa taka jest. Wytłumaczę zapisy umowy. Dziewczyny z administracji to dobrze robią. Powyżej tej kwoty negocjujemy. Chociaż też bardzo niechętnie. Gdzieś tam powyżej 20 tysięcy miesięcznie to już oczywiście wtedy jest zupełnie inny temat. Natomiast i tak prawie te, te zmiany nie następują. Czasem rośnie kwota odszkodowania, bo mamy to w umowie. Czasem rosną inne zapisy, ale one są szczegółowo analizowane. Jesteśmy niechętni, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do tej naszej umowy. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że doszliśmy do mm, zobowiązań zlecającego. Ja niestety z przykrością, y, ale będę musiał zaraz wyłączyć transmisję na mm, YouTube. Więc, jeżeli macie Państwo ochotę, to później obejrzeć albo teraz obejrzeć, to tam trzeba wejść, kliknąć, y, kliknąć i te nie wiem, 39 albo 5 zł. zapłacić.